Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na jutrzejszą galę boksu zawodowego. Będą świetne walki, przyjechali dobrzy, mocni zawodnicy, czołówka Polski. Także zapraszam serdecznie, będzie dużo emocji. Jestem bardzo fajnie, dobrze przygotowany do tej walki. Myślę, że dam bardzo dobrą walkę. Rywal jest zdeterminowany, bardzo też będzie chciał wygrać. Także myślę, że przez to, dzięki temu walka będzie jeszcze o tyle ciekawsza. I emocji będzie sporo. Serdecznie wszystkich zapraszam. 20:30, hala lodowiska Krynica-Zdrój. Bezapelacyjnie, no, jest bardzo dobrze przygotowany, dobre warunki fizyczne, gibki, szybki, boksujący nieprzewidywalnie po pierwsze i z mocnym uderzeniem. No, Paweł ostatnio poprawił, jakby można powiedzieć, siłę swojego uderzenia i to, co widać na sparingach, to, co się dzieje na sparingach, mówi samo za siebie, więc zawodnik Pawła jest dobrym zawodnikiem, będzie wręcz bardzo dobrym zawodnikiem, ale no nie na, że tak powiem, za wysokie progi na jego nogi. Dzięki. A powiem szczerze, ja po prostu chcę być zadowolony ze zwycięstwa, tak? Na zasadzie, że wygrałem walkę i nie muszę się po prostu wstydzić tego, że przeciwnik nic nie pokazał, tak? Z zawodnikiem nic nieznaczącym zwycięstwo jest nic nieznaczące, więc chciałbym jakby po tej walce być jakby zadowolony z całego okresu przygotowawczego. Będą na pewno pewne rzeczy, które będzie można podsumować. Będzie można wyciągnąć wnioski i zobaczyć również mniej więcej, w którym miejscu jestem obecnie. To się wydarzy. Tego nie planuję. Jak wpadnie na prawą rękę, no to nie ustoi. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich. Witam wszystkich, którzy przyjechali do nas z Bielkraju. Welcome Krynica. No i oczywiście wszystkich zawodników. Proszę Państwa, dla Krynicy to jest oczywiście walka, kolejna walka, bardzo ważna. No wiadomo, Paweł Chłodzi jest Gliczaninem. I oczywiście my bardzo gościnni jesteśmy w Krynicy, bo żyjemy z gości. Wszystkich witamy bardzo serdecznie. Ale oczywiście mistrz może być tylko jeden, Paweł Kołodziej, i ja to mówię oficjalnie. Hello Poland, I'm back. It's six times now I fight in Poland and I will try to give you a very good fight tonight. Six rounds, so this will be 6 months short time. Thank you Poland. Super. Pozdrawiam widzów TV Krynica.